Szczęść Boże, kochani, cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj kilka słów na temat małżeństwa, jedności małżeńskiej. Jedno łóżko, jeden portfel. Dlaczego chcę o tym mówić? Bo tak właśnie dostałem takie tchnienie, żeby się tym podzielić. Właśnie wiele razy jest tak, że małżeństwa rozchodzą się przez, z początku były, można by powiedzieć, drobne niepostrzeżone kłamstwa, drobne oszustwa, czy to męża, czy żony wobec siebie nawzajem. Ale najpierw przeczytam Słowo Boże, fragment Mądrości Syracha, 9 rozdział, 1 wers. Nie podejrzewaj swej żony, byś nie nauczył jej złego postępowania przeciw sobie. Nie podejrzewaj swej żony, byś nie nauczył jej złego postępowania przeciw sobie. Nie podejrzewaj swojej żony czy męża. Co to Słowo Boże nam mówi? Co Bóg nam chce przez to powiedzieć? Myślę, że to jest proste, żeby siebie nawzajem nie podejrzewać, żeby sobie nawzajem ufać, że ślubując sobie podczas sakramentu miłość, wierność, uczciwość małżeńską, to właśnie to też jest ta sfera ufności sobie w przestrzeni też finansowej. Ale skąd się bierze podejrzenie, podejrzliwość na przykład męża wobec żony? Myślę, że stąd, że na samym początku robimy podział. Że na samym początku często małżeństwa wchodzą w podział. Podział, że ja zarabiam tyle, ty zarabiasz tyle, ja opłacam to, ty opłacasz tamto. I te pieniądze są moje, to są twoje. I niby żyjemy wspólnie razem, chowamy dzieci razem, wszystko jest razem, to jednak w tej sferze już jest podział. A mistrzem podziałów jest diabeł. Bóg nie chce dzielić. Bóg mówi jasno w słowie do nas: zostawisz ojca i matkę i staniecie się jednym ciałem. I tym jednym ciałem to jest w każdej sferze i przestrzeni, i duchowej, i cielesnej, właśnie życia małżeńskiego. Bo chodzi o jedność w każdej właśnie sferze, że my już połączeni w tym sakramencie idziemy razem tą drogą do raju, do nieba, właśnie służąc sobie nawzajem. I przez takie małe, subtelne pokusy i przez małe, subtelne, bym powiedział, uleganie tym pokusom kłamstwa. Na przykład znam osoby, znam kobiety, które potrafią kupić ubranie, przyjść, wyprać, powiesić z rzeczami wypranymi i później przy mężu zgarnąć i widać, że już po prostu to już jest w domu, że mąż to widział. Znam kobiety również, które potrafią kupić rzeczy nawet drogie i powiesić w szafie i powiedzieć, że to już dawno jest, że albo kosztowało i mniej, albo że to jest ubrań z odzieży na wagę. Więc spotkałem się z takimi osobami i to jest takie przykre i no i bolesne, dlatego że poprzez te drobne kłamstwa otwiera się furtkę dla złego ducha do małżeństwa. I później grzech rodzi grzech i nie dziwmy się, że nagle na przykład, nie wiem, mąż zaczyna pić alkohol, bądź wdaje się w jakiś romans, czy odwrotnie. Może to być różnoraki sposób. Czy zaczynają się jakieś kłótnie o zupełnie inne rzeczy. Nie? Tutaj wydaje nam się, że jest wszystko ok, mamy dwa różne konta, ale sypiamy ze sobą, jest wszystko dobrze, ale jednak coś jest nie tak. Także zachęcam do tego, żeby jeśli jest taka możliwość, jeśli myślę, że jest, bo my z żoną od samego początku zrobiliśmy coś takiego, że mamy jeden portfel, jedne pieniądze. I mogą być naciski nawet ze strony rodziców, bo jedna osoba wchodząca w związek małżeński może być z bardziej majętnej rodziny, druga z mniej. I nacisk rodziców może być taki: słuchaj, trzymaj tu swoje pieniądze, bo jak on cię zostawi, czy ona, to z czym zostaniesz, i tak dalej, i tak dalej. I to przez osoby najbliższe, te, które kochamy, no po prostu działa zły duch, który nam zasiewa taki niepokój i zasiewa nam właśnie takie myśli, którym niekiedy niektórzy ulegają i dlatego zaczyna się tak dziać. Kiedy jest taki podział na samym początku, moje, twoje, ja zarabiam tyle, ty tyle, no to zaczynają się podejrzenia. A kiedy zaczynają się podejrzenia, to właśnie Słowo Boże mówi, że tymi podejrzeniami możemy nauczyć siebie nawzajem złego postępowania przeciw sobie. To mówi jasno właśnie Mądrość Syracha, nie? I my z żoną mamy jeden portfel, jedno łóżko,
jeden portfel. Nie? To jest bardzo ważne i nawet prowadząc działalność gospodarczą, miałem propozycję taką, nie zdecydowałem się. Jeśli nie muszę, nie mam jakiegoś takiego przymusu i obowiązku, no bo żyję uczciwie, tak? No to mamy jeden portfel cały czas, jedno konto i staramy się, żeby ta jedność małżeńska była cały czas chroniona właśnie też przez nas w każdej sferze i przestrzeni duchowej, tej właśnie materialnej, która dotyka nas codziennie, gdzie przecież codziennie robimy właśnie zakupy, codziennie posługujemy się pieniędzmi swoimi małżeńskimi i tutaj chodzi o to, żeby nawzajem sobie ufać i nie rozliczać się, żeby sobie o wszystkim mówić, żeby stawać przed sobą w prawdzie, bez względu na wszystko, żeby nie dać tutaj najmniejszej furtki złemu duchowi, który będzie chciał później mocniej niszczyć małżeństwo. Także tego życzę dzisiaj za każdego, kto będzie w ogóle oglądał ten odcinek. Już będę się modlił właśnie o tą jedność Twojego małżeństwa w każdej sferze i przestrzeni duchowej Twojego życia. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię. Cześć.